ciemno, trochę zimno, a to mi się oddaliło. O, ale możecie mi wierzyć na słowo, że jest 4 rano. No w zasadzie nie możecie mi wierzyć, bo już jest 10 po. Wstałem o 3:30. Jadę do Niemiec koło Monachium, tam do Majzach rozładować meble. Cały samochód mebli, ręcznie. No i później będziemy jechać dalej. Jest poniedziałek rano i zobaczymy, czy uda się na weekend wrócić. Ładnie jasno, jadę przez Gubinek i pewnie zajadę tam gdzie zawsze, gdzieś koło Drezna, bo tam są prace drogowe i jest korek, zaczyna się tuż za albo na wysokości takiego CPN-u, co tam się często staje. No i mógłbym zrobić, tam pewnie mi wyjdzie jakieś 8 godzin jazdy, mógłbym zrobić jeszcze 2 godziny jechać później, ale to nie ma sensu, mi się wydaje. No tak jak mam niby na 7 jutro rano, ale zobaczymy, jak to będzie. No i mamy granicę, Gubinek, budynki stoją opuszczone. Stacja paliw tylko działa. Po drugiej stronie jakiś tort kartingowy widzę, czy jakiś. Rampy do przeładunku, tutaj zresztą też. Tutaj jakaś kontrola celna, czy coś. Za 400 metrów jedź dalej prosto. A za 400 metrów muszę jechać prosto. I wszystko. Tutaj nie za bardzo lubię, bo tutaj po Niemczech, po landówkach wolno 60 jeździć. No ale jak się dostanie... Jedź dalej prosto. Dobra, dobra. Ale jak już się dostanę do autostrady, no to już pójdzie. Tutaj najgorzej się dostać do autostrady, bo tutaj parę kilometrów trzeba przejechać tym landem. I uważać na to, żeby nie zostać złapanym za przekroczenie prędkości. No, bo to wiecie, jak to jest. Niemiecka Republika Demokratyczna, NRD to jest. To jest państwo, którego już nie ma. Wypauzujemy sobie tutaj. O ile będzie miejsce. Był wcześniej CPN, ale chciałem trochę podjechać jeszcze bliżej. A dalej nie jadę, bo tam mam korek, widziałem. A czasu nie będę tracił w korku, więc stanę sobie tutaj na dychę, też nie będę szedł, bo nie ma sensu. Kurczę, czy tu będzie miejsce gdzieś? Będzie. Tutaj. O, tu jest jakby dla mnie. Prawie jak dla mnie miejsce jest. To sobie tutaj wjadę i będzie fajnie. Trochę ciasno. Niekiedy te rajki robią dobre, a niektóre, które ciasne. Te są ciasne, ale długie przynajmniej. Także jest dobrze. No, ustawiłem się. Myślę, że jak będzie wyjeżdżał, to nic się nie stanie mi. Idę tylko z tyłu jeszcze zobaczyć, bo to trzeba. Trzeba tak stanąć, żeby było dobrze. O, akurat. Kieruj się na zachód. No jaki zachód, jeszcze nie jadę dzisiaj nigdzie. Trochę wystaję, mógłbym trochę do przodu jeszcze dać. Ale może być. Może być. No i stoję, jest godzina, która jest w pół do drugiej prawie. Chyba 11 zrobię i pojadę, albo nawet 12, żeby, bo jak za wcześnie jutro ruszę,
to znowu później mi nie starczy, żeby załadować czasu pracy. W 15 godzin by mi mogło nie starczyć. Dwa razy jechałem w to samo miejsce i dwa razy tak na styk stawałem. O 17 mi się w zasadzie kończyło, czy o 18. No, także pomyślimy i zobaczymy, jak stanąć. Właśnie ruszyłem, ujechałem 5 minut. I jest ciemno jak w nocy. No. I tyle na razie. I będę jechał sobie, jest która druga? Druga 10 ruszyłem, no to... to będę gdzieś na 8 rano. Kurczę, połowę samochodu rozładowałem. Ale pauzę, 30 minut mają. Co im zrobić? Zrobiłbym... Przez te 30 minut bym zrobił drugie pół samochodu. Tutaj dwóch kolegów było, ale już pojechali. Moi wcześniej, zdaje się, przyjechali. Tutaj jest taki problem, że tu jest ciężko cofnąć. Jak jest w miarę pusto, tak jak teraz, to jeszcze pół biedy. A jak stoją ze trzy samochody, to jest ciężko. No ale cóż zrobić. Ale dobrze, bo szybko podjechałem tutaj. I nawet, bo tutaj pager zawsze dają. I nawet ten, nawet nie musiałem czekać, aż ten pager zadzwoni. Tylko od razu mi powiedział, żebym się podstawiał. No ale cóż, pół auta rozwalone. Tutaj ta jedna paczka. Oni tak, kurczę, nie układają po kolei i muszę poprzekładać do dupy z taką robotą. Zobaczcie, nowa naczepa, jaki ładny ma bieżnik. Bieżnik ma ładny. Wszystko ma ładne. Ciekawe, jak długo tak będzie. Dobra, no to co, ja kawę już piłem. Nie wiem, co teraz będę robił. Zobaczę. Jest taka sprawa, że tu pada teraz. I co? Niedobrze, że pada. Chociaż na razie pół biedy, bo w środku, ale jak tak, kurczę, będzie padać, jak będzie trzeba jakieś strony otwierać, jedną, drugą, to nie będzie za ciekawie. Rozładowałem i jadę teraz załadować drzewo. Tam, nie, no, tam z 50 km podjazdu jest. I później... tam koło Breści, koło między Breścią a tym, a Mediolanem chyba to jest do Włoch. Jakieś tam chyba opałowe mi się wydaje, ale nie jestem pewien. Zobaczymy. Dobrze, że kurczę nie ze 150 podjazdu, czy tam ze 200, bo czasu jeszcze mam tylko 4,5 godziny na dychę, w zasadzie 4,40 na dychę, także... by trzeba się uwijać, a najlepiej to by było, żeby przejechać, żeby tyle czasu zostało, żeby przejechać ten, Austrię, bo wtedy dopiero jak nie przejadę Austrii, no to bym musiał dopiero o 5 ruszyć rano, a jakbym sobie przejechał Austrię, bym sobie mógł ruszyć wcześniej, także, bo w Austrii dopiero w nocy nie wolno tutaj jeździć przez Tyrol, tylko trzeba do 5 by czekać. No zobaczymy, jak się uda szybko załadować, to będzie dobrze, a jak nie, no to nie będzie dobrze. Kurczę, jestem w tym biurze. Trzeba spory kawałek iść. Będę, zdaje się, takie drzewo ładował, ale też nie jestem pewien. Tam na obrazku widać coś innego, a tu jest coś innego. Ale dobra. Firma z tych bardziej raczej nielubianych, bo jest dość spora. Trzeba czekać, aż się wyświetli numer. Później, tam za drugim razem jakbym był, to już bym wiedział wszystko, a tak to nie wiem teraz, gdzie wjechać. Czy tu jest wszystko ładnie oznaczone? Kartę do wjazdu się dostało. No, także załadujemy, mam nadzieję szybko. Numery się wyświetlają na takiej tablicy. Mam nadzieję, że szybko to wszystko... Aha, jeszcze te pasy mówiła z tyłu, żeby też zapiąć.
i otworzyć do przodu. Czemu mówiła do przodu przecież? Aha, bo się zawsze do tyłu otwiera, no tak. Czekajcie, bo to czy jakiś kurczę tutaj. No, fajne są firmy takie, co się właśnie w tym komputerze wciska, wbija wszystko i już można jechać na załadunek. A tutaj nie dość, że trzeba wbić, to jeszcze do biura trzeba iść. No i tu jest ten duży parking. Na tym parkingu gdzieś tam stoję. Jak się wyświetli ten numer na tej tablicy, to będę mógł wjeżdżać dopiero przez te tam szlabaniki. Kurczę, ja tam stanąłem dalej, może sobie tutaj przejadę, żebym widział, bo tak to stamtąd nie będę widział. Ale tam kurczę widać, nie? Stąd póki co widać, bo tutaj stał wcześniej taki gostek, tutaj stał w tej rajce i nic nie widziałem. Ale teraz widać. I tutaj jeszcze jest taka instrukcja, co trzeba po kolei zrobić po polsku. Także starają się, starają. Jest dobrze. No i czekamy aż się wyświetli ten numer. Będzie załadunek. Skończy się załadunek. To rura do Włoch. Jeszcze nie zapiłem planteki ze względu na to, że kurczę ten. Że będą fotografować na tym, na wadze. Znowu pelet, miał być drewno. Ja wolę drewno, bo tam mniej pasów wychodzi. A tutaj trzeba, kurczę, każdy jeden spinać. Jeszcze pilnują na dodatek. Bo tak to bym nie spinał tych na kunicach przynajmniej. No ale cóż, z drewnem znowu czasami tak wychodzi, że pod sam dach, ale to nie ma problemu, dach się odsunie i pasy się przełoży jakoś. No i teraz na wagę i zważymy do biura i jedziemy. 2,44, nie uda mi się przejechać, kurczę, tej. To może nie będę jechał, to może sobie... No to też dupa, przesrane. Dobrze, wjeżdżamy na wagę. Zobaczymy, co ta waga pokaże nam. Co ta waga nam pokaże? Gdzie oni tutaj fotografują? Ja tu nic nie widzę, żadnych tych. I tutaj trzeba kartę dać, jakby tę kartę, gdzie tu, tak, no i co? Coś chyba jest nie halo. A, wyszło. A. I co teraz? Drukuje się chyba. No zobaczymy. Wyjeżdżam z tego, kurczę. No i tak cały plan w pizdu, bo już jeszcze tylko godzina 37, więc nawet chyba do granicy bym nie dojechał austriackim, więc gdzieś stanę i zobaczymy, jak to będzie. Teraz w lewo pewnie. Skręć w lewo. No, tak myślałem właśnie. No. No i tak, kurczę, się zesrało. Jakby szybko załadowali, wszystko szybko poszło, to by było dobrze, a tutaj nic nie poszło szybko. I tak jest właśnie. Jak nic szybko nie idzie. Nigdy mi się jeszcze nie udało wyjechać, jak tutaj ładuję,
na wtorek te meble, jak mam, to, to mi się nigdy nie udało przejechać Austrii, kurczę, zawsze za mało czasu mam, bo wcześniej ruszam, ruszyłem o drugiej, jakbym tak ruszył, nie wiem, o czwartej albo piątej, to znowu bym tutaj nie zdążył rozładować na czas, ale bym może przejechał, no. No i tak źle, i tak źle. Dobra, to trudno, będę musiał jakoś ruszyć tak o... Zobaczę, gdzie dojadę i sobie tak ruszę, żeby przejechać, bo dopiero mogę wjechać do Austrii o 5 rano. Włochy też nie rozpieszczają pogodą. Leje w zasadzie odkąd ruszyłem, o 3 ruszyłem, o której? O 3:30 ruszyłem. Trochę mnie tutaj przykorkowało. Jeszcze za niedługo będę stawał, bo już 4,5 minie prawie. Może nie całe, ale trzeba stanąć, zrobić kawę i coś zjeść, bo i tak nie dojadę, więc zrobię pauzę, no i po pauzie mi zostanie jeszcze jakieś 200 km do rozładunku. No i później zobaczymy, co dalej. Staniemy tutaj. Zobaczymy, czy tutaj jest miejsce. Mam jeszcze co prawda 38 minut, ale tutaj jest 60 jeszcze przez, nie wiem, 20 km. Także trochę jest wolna jazda i mógłbym nie dojechać do następnego. Ale tu chyba będzie gdzie stanąć. Tu staniemy sobie. Gdzie sobie staniemy? Tu sobie staniemy tam na chwilę. A nie, jest nawet rajka. No. Tutaj ciężko jest. Nie ma rajki, tak? Czy jest? Nie wiem. Kurczę. Jedziemy na obkoło, czy jak? Dobra, staniemy tutaj na takim... kurczę, winklu, bo normalnie tutaj jest nieciekawa sytuacja z tymi parkingami. Takie robią małe. Jak nie wiem co. Dobra, jadę jeszcze raz. I stanę tutaj za jakimś tym. Tak sobie stanę i tak sobie będę stał. No, bo innego wyjścia nie ma. No, stoję już tutaj. Nie za bardzo jest miejsce, gdzie się obrócić, ale jakoś mi się udało, bo tam jest wjazd. A tutaj już widzicie, stoją ci. Ale oni mają teraz pauzę i będą za godzinę dopiero ściągać. No ale już przygotowałem, pasy ściągnąłem, bo stałem tam tak jak ten, tylko że po drugiej stronie. Pasy ściągnąłem i teraz tylko ściągnę te belki i będzie już wszystko przygotowane. To trzeba pochować i będzie... No i będzie dobrze. No już tu byłem kiedyś, ktoś jak pamięta, to tutaj się wjeżdżało tą bramą do hali. Spędziłem tam 4 godziny albo nawet więcej, zanim je rozładowali. No i tam się wyjechało którymiś drzwiami, no i z powrotem tutaj. Także raz tutaj już byłem. No i tak to jest właśnie. Jak ładował, to ładował od razu 4 palety na raz, kurde, migiem mu to poszło. Tutaj po jednej palecie ściągają. Dobrze, że czasami we dwóch jeździ, czasami sam. I dobrze, że mają takie widły wysuwane i nie trzeba z dwóch stron rozpinać, tylko wystarczy z jednej. No ale im to trochę zejdzie jak po jednej. Tam to chyba z 15 czy 20 minut, nie nadążają z pasami latać. Tak szybko mu to poszło. No i jestem w dzielnicy Marmurowej. Tutaj tych firm jest kilkadziesiąt. Ja chyba władowałem sam w 10, może w więcej. Chciałbym policzyć. No i teraz będę ładował w dwóch.
14 i ton w jednej, 14 300 w jednej i 10 w drugiej. Tylko nie wiadomo, czy mnie dzisiaj załadują, czy dopiero jutro. Druga, w tej drugiej, co będę ładował, to nie ładowałem chyba jeszcze. Albo może zaraz ładowałem, nie wiem. W każdym razie jedna jest tutaj. Jedna jest tutaj, a druga... Co to, zamknięte? No właśnie, to jest jakiś problem chyba. Bo pisało mi, że jak będę do 12, to mnie załadują, a jak nie będę, to mnie nie załadują. Tylko nie wiem dlaczego... Tylko nie wiem dlaczego, kurczę, ten... Nie wiem dlaczego do 12, bo tutaj przecież zawsze ładowali, nawet i 18 kiedyś byłem, mnie załadowali, czy tam 17.30. No ale dobra. Co, chcę przejechać tutaj, dobrze, wjeżdżaj, chłopie. To ja pojadę, wjechał. To ja pojadę sobie, stanę w takim tym... No, w innej, albo pojadę do tej drugiej może. Zobaczę, tam mam 10 ton. Zobaczę, gdzie to jest, a jak nie, to pojadę na parking i będę stał do jutra rana. Jadę do tego drugiego miejsca i chyba wiem, gdzie to jest. Tak nie do końca wiem, bo byłem tutaj raz i też miałem problem z adresem. I tutaj właśnie w tej firmie siwej, Planet Stone, pokierowali mnie w inne miejsce. Ja sobie tak, kurczę, nie mogłem tego znaleźć, bo tam żadnego szyldu, nic tam nie było. Ale nie wiem, czy pamiętam, gdzie to było. Więc sobie poszukamy. To było tak. Tutaj to było. Ta zielona brama właśnie. I tutaj po lewej stronie jest taki niby parking czy coś. O, tutaj tę czerwoną skanię ładują właśnie. No i to chyba jest tu, dobra, ja tutaj sobie przystanę gdzieś i zobaczę, czy mnie załadują dzisiaj. Jak tego nie załadują, to w dupę, to jutro dopiero pojadę tam na parking, będę stał tam już. Oczywiście nie było to tam, gdzie mówiłem, że będzie. Ja tylko musiałem przejechać 4 km, bo się trochę chyba mnie wprowadziła w błąd. Źle wpisałem po prostu, a tu jest dużo tych firm. Źle na Google wpisałem i kurczę, nie mogłem znaleźć tego, ale w końcu znalazłem. No i tutaj też ładowałem już kiedyś, tylko nie w tym magazynie, bo ona ma dwa magazyny, tylko w innym magazynie. I dobrze się stało, że teraz dzisiaj załaduję, bo tutaj na przodzie zawsze mam 10 ton, żeby oś nie przeważyć. I wtedy tu załaduję 10 i jutro 14,5 prawie tutaj, na tył i będzie dobrze. Bo tak, jakbym tam to załadował, to by mi tu załadowali 10 i tutaj 4 i to bym musiał spiąć najpierw, później przyjechać tutaj, załadować te 10 do tych 4 i wtedy rozpinać i spinać, to jest podwójna robota. A tak to ten stojak już będę miał spięty na maksa i jutro tylko ten stojak załaduję i chyba będzie wszystko już, 24 300. Takie ułożenie jest niezbyt fajne, ale chyba inaczej się nie da. Chociaż mógłby do środka je dać, ale... Bo one, te dwie małe będą spięte tylko pasami razem. Znaczy tymi łańcuchami, bo pas to jak przejdzie, to przejdzie tak i tych małych to tak nie za bardzo spina, kurczę. Ja już to przerabiałem. Ale może będzie dobrze. Dobrze, że tylko dwa są. Oby tu nie było więcej. Chociaż jak będzie więcej, to jest lepiej, bo jest wtedy grubiej i wtedy pas złapie. A tak jak są dwa tylko, to nie chcę pas złapać. I to tak właśnie jest. Tamten jest ładny. Teraz wam pokażę. O, ten. Jeden plus w taką pogodę jest ładowania... Kurczę, zamyka się. Kamienia, ponieważ na dworze jest zimno i pada. Tutaj w sumie boków się nie otwiera, tylko dach.
No i większość tych kamieni, nie wiem, chyba wszystkie, nie przypominam sobie, żebym ładował na dworze. Chociaż raz chyba tak. Raz chyba ładowałem na dworze. No ale większość jest ładowana na hali, także nie ma problemu odnośnie pogody. Dobra, jedźcie, to taki ruch, kurczę, takie niby... niby takie, kurcze są uliczki, niby nie zamieszkałe, w ogóle same firmy tu są w ogóle. A tu ruch normalnie. I która jest? 16.57. 17 i ruch, jak nie wiem. Tutaj na tym parkingu będę sobie stał. Czasami się tutaj zjeżdża z autostrady, jak już czasu brakuje, żeby stanąć, bo tutaj raczej zawsze jest miejsce. Tylko nie zawsze pasuje z czasem, ale jak pasuje, no to się tutaj zjeżdża i staje. Tu daleko nie ma, chyba tam 3 czy 4 km od autostrady. A w nocy to wiecie, jak to jest z tymi parkingami. No dobra, postoję dzisiaj do rana i jutro załaduję ten drugi kamień. No i będzie wszystko. Zładowania, chyba mi się wydaje. Jestem już w tej faworycie po ten kamień. Ale przede mną jeszcze dwa auta. Także jeden już ładowany, drugi czeka za załadunkiem. A ja tutaj sobie przygotuję wszystko w nocy, w ogóle wczoraj wieczorem jak stanąłem, to tak wiało. Teraz to jest lekki wiaterek, ale wczoraj to normalnie drzewa chciało powyrywać, kabiną mi bujało tak. No dobra, to ja tutaj załaduję tam 14 trochę ponad ton i chyba będę jechał do domu już wtedy. Nie? Tak mi się wydaje. Zobaczcie, jak ładnie wygląda sztuczna trawa. To jest normalnie, wygląda jak prawdziwa. Aż musiałem dotknąć. Nie trzeba przycinać, nie trzeba podlewać. Super. No i załadunek drugiej partii trwa. Na razie jedna strona. 14.300 ma tutaj być, ale ile będzie, to nie wiem. Tutaj jest bez problemu, się jest mało tych to od środka ładnie jest. Tutaj tak jeszcze skontrowałem tym jednym pasem, żeby te gdzieś tam mi przy hamowaniu nie poszły. To myślę, że wystarczy, bo jak widzicie, te pasy ich nie trzymają, tylko jedyne co trzyma, to te łańcuchy. I one się tam od spodu podnoszą i te łańcuchy dodatkowo dociskają. Więc zrobiłem takie coś. To jest tylko na te dwie te, to powinno wystarczyć. No a tutaj będzie 14.300. Myślę, że nie przeważy, bo to równo jest 10 ton tutaj na razie z przodu, co miałem na wadze. Tych za mną, jako że będzie więcej, to trzeba spiąć większą ilością pasów. Tutaj z przodu też spinałem zawsze 4 w sumie. Czasami też spinam, zależy jakie gabaryty są. Ale tutaj z tyłu spinam zawsze 4. Bo to jednak jest dość ciężkie. Jadę z tym do Poznania i dobrze, że w tym Poznaniu oni tam ściągają po pakietach, a nie po jednej czy dwóch sztukach, tak jak na przykład w Bydgoszczy. Bo wtedy szybko dość idzie. Tam taka firma niby mała, niby duża, ale taki dojazd jest paskudny, bo to tam centrum i w ogóle. No. A najlepsze jest to, że w Polsce taki kamień jest nie do dostania. Nie ma po prostu takiej hurtowni, żeby takie kamienie przywozić. Wszystko idzie z Włoch. No, także otwierać hurtownię, zwozić i sprzedawać w Polsce. No, wszystko pospinane. Dwa łańcuchy, 4 pasy. Jeszcze tylko dach i będzie gitara i można jechać. Wracam już w stronę domu. Jeszcze po drodze mam zabrać jakieś kilka palet, nie wiem, 5 czy 6 palet do Jarocina. No i tyle. Wezmę te paletki i jadę. Nie wiem, czy mi się uda w piątek zrzucić. Jak mi się uda, to w sobotę w Jarocinie do 12 mógłbym zrzucić, a tak to
będzie dupa blada. Niezbyt dobrze to widać, ale te szczyty tam wyglądają na białe. Lekko. Tam jeszcze po prawej stronie było bardziej bardziej ośnieżone były, ale teraz nie tego nie zobaczycie, bo tu jest takie ogrodzenie i no ale tam jakby się tak przyjrzeć, to są białe w końcu, już jest październik, to muszą być białe, prawda? No ale tutaj to chyba widać jak na dłoni, że są ośnieżone szczyty. Nie? No. Są ośnieżone. I tyle. Dojeżdżam do Brennero. Jeszcze ze 2,5 godziny chyba dzisiaj pojadę. I tym sposobem zakończę dzisiejszą jazdę, bo później nie będzie gdzie stanąć w Niemczech. Obym tylko Austrię przejechał, bo... Nie no, myślę, że przejadę. 1,5 godziny potrzebuję, mam 2,5. Za pół godziny gdzieś dojadę do Brennero, może się uda. Zobaczymy. No, stanąłem chyba na najbezpieczniejszym parkingu tutaj w Niemczech. Zaraz jak się wjeżdża w Austrii, na granicy po prostu z Austrii do tego, do Niemiec, jak się wjeżdża na tym parkingu, to tutaj całą noc i cały dzień, kurczę, kontrolują, szukają tego wirusa, szukają wśród ludzi. No dobra, no to sobie zrobię teraz chyba pauzę. 9 godzin albo 11, jeszcze nie wiem, zobaczę jak mi tam wyjdzie. No i jadę dalej wtedy, jutro, rano. No, stanąłem już sobie w Polsce na parkingu, głęboko w Polsce, bo to już 200 km jeszcze mam do jednego rozładunku, do pierwszego znaczy. Dobrze stoję? Jeszcze 10 cm trzeba cofnąć. I miejmy nadzieję, że nas że mnie rozładują jutro. Cofniemy jeszcze troszkę. Że mnie rozładują jutro w tym pierwszym miejscu. Jeszcze zdążę ten kamień rzucić w tym drugim. Najpierw pojechałem po te paletki, bo nie wiem czemu w sumie. Kiedyś mnie nie rozładowali, kamieniami nie rozładowali w tym drugim miejscu, ale to może dlatego, że była sobota i było. Teraz też w sumie jest sobota, tylko wtedy bym był chyba o 13 albo o 14, a teraz będę do południa, nie wiem. Zobaczymy jak to będzie. No. R, cofniemy jeszcze troszkę, żeby ten tu później jak będzie wyjeżdżał miał dobrze. No i tyle na razie. Zobaczymy jak tam jutro będzie. No, stoję tutaj w firmie, rozładowali mnie już, ale pauza akurat mi tu wyjdzie, to sobie postoję, jeszcze pół godziny mam i jadę do Poznania, zobaczę czy w tym Poznaniu mnie zdejmą, a jak nie, no to nie, to dopiero pojutrze wtedy, bo jutro jest niedziela oczywiście. Takie jeziorko w centrum Poznania, to nieźle, co? Nie wiem co oni tam robią, są jakieś boje, tam pływają czy co. W każdym razie fajnie to wygląda. Ja jeszcze mam 2 km, ale mnie nie zrzucą, dzisiaj się dowiedziałem, więc będę musiał tu weekendować na tej firmie marmurowej. Tak kurczę, nie lubię tutaj przyjeżdżać normalnie, że szok. Że szok normalnie. Nie wiem jak was tutaj ustawić, żebyście trochę widzieli. No nie będzie kurczę, no dobra. Jakoś go was będę trzymał. Tutaj ten kawałek podjadę. Czekajcie chwilkę. Muszę tak wziąć. Ten kawałek podjadę i normalnie przesrane jest. Ostatnio tutaj nie mogłem wjechać, bo tutaj coś było robione, zastawione czy coś. I babki się pytałem, ona tutaj mówi, że mogę tutaj stać. Bo co, jutro jest niedziela, tam brama wjazdowa jest, jakaś tam zamykają czy coś, nie wiem czy zamykają, w każdym razie nieważne. Ważne, żeby mnie stąd nie wywalili, żebym mógł tutaj zrobić 24. Ale mówi, że tutaj jakieś małe busiki przejeżdżają, zobaczcie jak ta droga wygląda tutaj. Ostatnio tutaj nie było miejsca, właśnie nie zwalałem z drugiej strony.
już tu jestem trzeci raz. Jedyną dobrą rzeczą, jaka tu jest, to to, że nie bawią się po jednej płytce, tylko od razu tam walą cały pakiet. No, taka dziura jest. Nie wiem, chyba nie urwę nic. Tutaj gdzieś się tak wpasuje, żeby chociaż troszkę przejazdu było w razie jakby jakiś busik sobie, kurczę, chciał przejechać, bo tu mówi, że jeżdżą busami. No i dobra, i w poniedziałek mnie tu rozładują i do domu pojadę. Oj, kurczę, widzicie jak buja. Oj, dobra. No i dobrze, moi kochani, i to by było wszystko w tym filmiku. I do zobaczenia na następnym kiedyś, jak pojadę gdzieś w trasę. To cześć.